Shall we start? Start to end, to come to an end. As announced, I would like to share with you a couple of reflections, a couple of thoughts I made while first reading the draft papers that were sent to me, and then while listening the very interesting presentations of all of you panelists, also the discussions between us, between you, us, and the audience. And here are a couple of ideas, of thoughts I would like to share with you as an input to a further short discussion, concluding discussion, to end and sum up our meeting. First, maybe the question, which insights the conference has given us? Well, from my perspective, I think that you'll agree that this conference has given us insight first into a certain typology of border fears in the Baltic Sea region. A typology in which we can find, of course, this very territorial, geographical border fears, but also ethnic or ethno-cultural or ethno-linguistic border fears, as we have been able to see for the question of de-Germanization, for example, after World War II, or also, of course, in case of Cold War, an ideological border, inter-systemic border, and the fears that are linked to this, and the question how to overcome the conflict situation. Another insight would be, I think, an insight into the chronology, or let's say maybe the temporality, or maybe the temporalities of fears in this Baltic Sea region, where we have observed an alternation of temporalities of war and post-wars. Wars and post-war, this alternation was very important to understand the fluctuations also of fear, the processes of deactivation and reactivation, and maybe also the conditions under which they came to be reactivated. Sometimes we had this dimension of fear politics, of a certain instrumental use of fear through politics to fuel these existing fears in international context, for example. And a third point after the typology and the chronology or temporality of border fear in this region would be, of course, the question of topography, the topography of fear in the Baltic Sea region. Who fears who? And the question also of the regional dimension of fears at the sub-state level. We had some very interesting insights into particular regions that would not always cover the borders of nation states, but were sometimes specific to a particular border location, border situation of a given region. Those three aspects, I think, have been addressed in a different way, not always as much, of course, but in different ways through the whole conference. And it's something that appears in many of your presentations and papers. Which questions maybe remain, or which points we did not address and we could address also in the perspective of our later publication, which supposes that in addition to your papers, I think we could invite also a couple of additional contributors to make our later volume even more valuable. Well, one of the questions, I think, is the question of ecological, environmental fears linked to border fears. Well, this more general overall questions concerning the Baltic Sea as an ecological unit, let's say. And here, of course,
The question of defining borders is more difficult. Of course, you can draw some lines to mark territorial waters or air zones. But as for example, question like pollution through also potential nuclear waste and so on, or other aspects of environmental disasters. Here we have one point that could, of course, be addressed too, as far as border fear are concerned in this period. As for now, we have several examples of the remains of World War I and World War II weapons that are still not destroyed, and that could be some ecological bombs at the bottom of the Baltic Sea. Well, and the question of how to get rid of them and who should is also a question that can be linked to specific fears concerning the own territory of several actors present in the Baltic Sea region. One question, again, another question that has been slightly addressed, of course, but is the point of the communicability or not of border fears. Can fears be communicated to another agent, another actor, or beyond this, the question, can fears be shared, have they been shared? You can maybe remember the question I asked with regard to, I think, for the presentation by Professor Suchoples, the negotiations between Soviet Russia, young Soviet Russia, and its neighbors, Finland and the Baltic states. My question whether there was some communication and some attempts to work together or to share their concerns between those several minor actors. When I say minor, I am not thinking about their importance, but about their position with regard to Soviet Russia in those times, of course. And then a last point would be how to handle border fears. Here we have had some insights by Dr. Nitu as far as confidence building measures were concerned from the 70s, of course, but the main question always remains how to handle this fear, isolation or cooperation, or to remain, to close oneself with his own fears and try to adopt a defensive position, or try to open and to find common solutions. What is sure and what has been revealed by those 3 or 2.5 days of intense discussion during our conference is that in the Baltic Sea region, which is not a large area, but still a complex one, we have a whole multiplicity of border fear regimes linked also to the multiplicity of experiences, which means that if we take the if we use the concept coined by history of emotion researcher Barbara Rosenwein, the term emotional community, we have several emotional communities and fear communities in the Baltic Sea region. We have had and we have today too. And for sure, there is a difference in the approach or in the fears. Poles can have, Swedes can have, or Russians can have with regard to who or to what in the Baltic Sea region. Well, these would be the points, the aspects I would like to stress, and also the suggestions for maybe further discussion in the next 20 to 30 minutes. And then I would propose that Dr. Migdalski at the very end gives us a final absolution as a project leader and tells us farewell, goodbye, and see you soon. So now I open the floor for your comments or inputs, not only, but amongst other with regard to maybe those few remarks I allowed myself to put here into the room. Thank you very much. I have to look whether there are some
some questions, or so if someone wants to take part, you know. Panie doktorze, pan doktor Ślepowroński, słuchamy pana. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pozwólcie, że podzielę się pewną refleksją. Dokładnie, no trochę mniej, ale prawie, że 23 lata temu, w roku 1998, czyli w tamtym wieku, miałem przyjemność brać udział w dosyć podobnej konferencji. To była moja pierwsza konferencja jako młodego, zupełnie młodego badacza, zaraz po studiach. Świętej pamięci pan profesor Włodarczyk wziął mnie do Greifswaldu, gdzie pod kierownictwem pana profesora Wojnickiego obradowała konferencja, stała konferencja historyków Strefy Bałtyckiej. Byli tam historycy z Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Łotwy, Litwy. Jeżeli jakieś państwa nie wypowiedziałem, to przepraszam. Bardzo dużo, około 30-40 referatów, trzydniowa wielka konferencja, bardzo ciekawa. I na te 30-40 referatów dwa mówiły o konfliktach w strefie Morza Bałtyckiego. Minęło 23 lata i nasza konferencja jest poświęcona strachowi. Minęły 23 lata i tych tematów dotyczących konfliktów, które są nie tylko historyczne, ale w zasadzie aktualne, jest coraz więcej. No jest to dosyć smutne i gorzkie, że nie uczymy się na tym, co wcześniej miało miejsce, że ta nasza historia zmierza właśnie w ten no, niezbyt chyba dobry moment dziejów Europy. Ale żeby nie było tak gorzko i tak źle, proszę Państwa, to pozwolicie Państwo, że coś Państwu pokażę. To jest odkładka jednego z aktualnych wydań tygodnika Wprost w Polsce. Możemy się cieszyć, że nie wszystkie państwa leżą nad Bałtykiem, że niektóre nie mają dostępu, chociaż oczywiście ich działanie i szkodliwość jest no, znana nam wszystkim. Także jeżeli tam miało być jakimś pocieszeniem, to niech będzie w ten sposób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Rzeczywiście jest to jakby zbieżne z tym wrażeniem ogólnym, które można mieć, jeśli chodzi o konfliktowość, czy o konflikty, które znów są wskrzeszone jakby, albo pojawiają się, albo może tliły i zapomnieliśmy o tym, to wynika może narracyjne, to ujmując, z tego samego toku jakby tego, że na przełomie lat 80., 90., prawda, jak była ta euforia, tak, że ten jakby ten syndrom end of history, tak, że o, już dotarliśmy, super, nie? A że jednak pewne rzeczy toczyły się dalej w mentalnościach, tak, pewne ze względu na wynik tej zimnej wojny, u niektórych aktorów i na pewno w Rosji pewnie procesy nie zostały strawione, można powiedzieć też z punktu widzenia emocji zbiorowych, z czego nie ma co się dziwić, prawda? A to nie oczywiście żadne usprawiedliwienie za niektóre z obecnych ruchów polityki zagranicznej Rosji, oczywiście nie o to chodzi, ale jeżeli chcąc tutaj rekonstruować może pewne procesy. I problem też wynika z tego, że do końca, jeżeli chodzi, tak mi się wydaje, o Morze Bałtyckie, trudno by było obecnie, i może to dobrze, tylko że trudno się czasami zmierzyć z multipolarnością, powiedzmy, tak, ale trudno nazwać Morze Bałtyckie Mare Nostrum czymkolwiek, tak? Niemcy tego nie mogą, Rosja tego nie może, Szwecja tego nie pragnie i innym to w ogóle trudniej by było i może nie w tym rzecz, bo właśnie Morze Bałtyckie była największą strefą konfliktów w historii, jak to wiemy, kiedy ktoś sobie właśnie przyznał jakby z własnej swawoli prawo do nazwania tego obszaru morskiego Mare Nostrum, nawet jeżeli to słowo nie padło, ale pozwalam sobie na taki lekki anachronizm, który ma zalety pozwalać na takie skróty myślenia, prawda? Więc to, że obserwujemy rzeczywiście takie natężenie czy wskrzeszenie dawnych konfliktów albo niezamkniętych konfliktów, to też jest, wydaje mi się, ale to jest do dyskusji, elementy jakby tego jeszcze nie do końca zagojonego XX wieku.
że tak powiem. Ale nie chcąc przedłużać swojej wypowiedzi tak ad hoc do tego, co pan doktor powiedział i z czym całkowicie się zgadzam. I have a look whether we have some next questions, comments, or suggestions too. I would be pleased if among you there would be some suggestion. Or put it like this, what possibly some of you expected and missed in our conference, which would be very valuable too. Of course, you never know if we'll be able to do that, but it would be a very valuable information with regard to the later publication. Oh, I see here, Professor Suchopoulos, please, yes? Yes, I just wonder if I should speak Polish or English, but okay. You know, regarding your conference, which you prepared in cooperation, I mean, Paweł Migdalski, Professor Weber, other member staff from the Institute of History, from Stettin, I think it is really okay. And I would say that I guess that many contributors simply had a free hand, what to say. And this is the best way, because finally we are experts and experts know the best what to contribute. But I would like also to share some of my observations. Tomek Ślepowroński was speaking about his experience from the conference in the late 1990s from Greifswald. I also would like to share my experience connected with the conference, which was organized far, far away. However, it was the conference dedicated to the Nordic region of Europe, mainly Nordic Europe. It was a conference from 2012 in Shanghai, organized by the Nordic Center of the Fudan University. And at that time, I presented a presentation which I titled Nordic Stability and Central European Uncertainty as Historical Factors, Uniting Baltic Members of the European Union. And in the context of this, what also Professor Weber said, I have here two remarks. First of all, definitely we have today much less stability and much more uncertainty, which even in 2012, we could not expect the extent of this change of balance. The other thing is, I believe that still some years ago, maybe 10 years ago, maybe 15 years ago, we still could believe that Baltic Sea could be Mare Nostrum of European Union. Of course, we could, we see that we have also such countries like Finland or above all Russia, but we still hoped for this peaceful, smooth cooperation. It did not happen. So we, the politicians, diplomats, above all politicians, political leaders, even other words, political decision makers, should wonder what is possible, how to relax the situation in mutual relations, and what in fact we can and what and how we can contribute to convert more Baltic, maybe not in European Union Mare Nostrum, but in the region of through cooperation, without all these border incidents, sometimes pretty malicious. And so this is a very important task for the future. And the cover from Wprost, which Tomasz Ślepowroński showed us, I think this is not the reason to be
more happy, because in fact, countries like Belarus, they are not directly situated, placed at the coast of Baltic Sea, but their negative influence is really strong. So we also should perceive the Baltic Sea region in a broader sense, broader as a broader region. Not necessarily all countries must be placed on the coast of the Baltic Sea to influence the situation. When I show my presentation, you know, reflections about my own presentations, but it is quite common for me that only after a day or two, it's some ideas came to my head about this, what I said. And I think that the fact that just in the Baltic region, we have such cases that some treaties, peace treaties made in 1920 still are not relics, archival relics of history. It's also significant. And this is the case of Estonian Soviet or Latvian Soviet peace treaties from 1920s. And maybe the last thing, Professor Weber also mentioned the question how different countries learn from each other, how to deal with given problems, like in 1920, how to deal with Soviet Russia. And I think that we always have learned from each other. Just one example, why Finland did not make the peace treaty in 1920 in Helsinki, but just in Tartu. It was just in Tartu because the Finns wanted to, the Finns asked the Estonian government for some help, organizational and ideological, I can say. First of all, the Estonians had already some experience because they negotiated their own peace treaty. So the Finns were asking them, hey, how you did it? What is important when you talk to the Soviets? The other thing was also important. Tartu was a very well located place where it was possible to, with all possible technical facilities. So it was also an expression of cooperation. Not to say about all these Baltic conferences which were organized in 1919 and then in subsequent years of 1920s. So this is probably my last remark, and that's all from my side. Thank you very much. Okay, thank you very much for this input. As for now, I don't see any other remark. I would like to propose that we enable one of our translators to enter the room just for a second as an audience, out of interest for the subject, and I read you a question I was asked to all of us, in fact, and who wants to answer, of course, is free to do so. All of us have some elements of answer to this, I suppose. The question is, was there any implicit or explicit agreements between Soviet Union and NATO regarding the dissolution of the Warsaw Pact? Was the abolishment of the Warsaw Pact supposed to be followed by the abolishment of NATO? So it's a subject that's is coming back always and always in discussions, especially when, as we know, Russia has been in the latest time trying to justify some of its not always friendly actions in its closer border regions, that in fact it would be an answer to NATO aggression or NATO strong presence.
And one of the repeating narratives from the official side of Russia is to say that there was supposed to be some arrangements, in fact, between the United States and the USSR in times of Gorbachev, and that possibly the United States and NATO would have, let's say, promised not to extend their area of influence. As we know, of course, please correct me if I'm wrong, but as I know, there is no archive evidence of any form of explicit arrangement. What has been fixed in some conversation notes is not either much explicit or clear about whether the Western side really had made such kind of promises to the Soviet Union. In fact, it's not totally to be excluded, but on an informal basis. As far as I know, Gorbachev himself has not stressed this fact so much, or has not been one of the past actors that would be very helpful to strengthen this current official Russian position about the end of Cold War. But correct me if I'm wrong. Does anybody would like to add something to this point? Panie doktorze. Szczepobrączki, przepraszam. O, już włączyłem. Bardzo dziękuję Państwu. Przepraszam, że znowu się odzywam. Ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że najprawdopodobniej Rosjanie uzyskali pewne obietnice, czy jeszcze Sowieci, podczas rozmów z Zachodem w początku lat 90. Pewnym elementem aktowym tego może być chociażby porozumienie dotyczące rozwiązania ostatecznego sprawy niemieckiej, czyli traktat popularnie nazywany 2+4 z września 1990 roku, podpisany w Moskwie, bo w tymże traktacie był zapis, który może być pewnego rodzaju precedensem, gdyż zapisano w nim, że po zjednoczeniu Niemiec i po wycofaniu wojsk radzieckich z terenów byłego NRD, na terytorium byłego NRD nie będą stacjonowały wojska natowskie. Tak? To w zasadzie jest respektowane. Do dzisiaj nie ma tam baz, prawda, natowskich na terenie byłego NRD. I to często było podkreślane przez Rosjan, że jest to pewnego rodzaju dowód tego właśnie myślenia, że mimo tego, że Rosjanie wycofują się z zimnej wojny, no, żeby nie powiedzieć przegrywają, rozpada się Układ Warszawski, to jednak NATO nie miałoby się zbliżać do granicy Rosji. Poniekąd potwierdzeniem tego jest też to, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce obecnie i ma tak zwany charakter rotacyjny, tak? Czyli teoretycznie nie są to stałe bazy, tylko te wojska rotują, przyjeżdżają i wyjeżdżają, co też jest elementem porozumień z końca lat 90. dotyczących, prawda, powstawania stałej Rady NATO-Rosja, porozumień paryskich, istambulskich, no, na których to podstawie Rosjanie przestali się przeciwstawiać, przestali się dalej sprzeciwiać temu, żeby Polska, Czechy, Węgry stały się członkami NATO. Także ja też uważam, że nie ma zapisów in extenso mówiących o tym właśnie, że tutaj NATO nie może jakby swojego obszaru działania zwiększać, co nie znaczy, że pewne uzgodnienia czy pewne zapisy nie można byłoby w ten sposób próbować interpretować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Rzeczywiście potem to jest kwestia właśnie słowa mówionego, słowa pisanego, tak? Z tym, że właśnie jeżeli chodzi o zasadę pacta sunt servanda, no to mamy też przykłady nie w obszarze bałtyckim, lecz w obszarze postsowieckim, gdzie no sunt servanda, ale nie do końca. Czyli widzimy na przykład z połowy lat 90. przykład Ukrainy, gdzie podpisany był to przez wielkie mocarstwa, no, dotyczący tej sytuacji postsowieckiej na Ukrainie. No, wiemy, jak wygląda obecnie, niestety, więc tutaj oczywiście jest zawsze pole do polemiki i wchodzimy właśnie
nie o tyle w faktografii, lecz po prostu z operowaniem pamięci o faktach i z możliwością też czasami, zresztą po różnych stronach, manipulowania tymi faktami, gdzie my stajemy się jako historycy już trochę niestety bezsilni czasami. Obecnie patrząc na stan dyskusji, okay, if I have a look now at our panelist list and having a look also into the chat window, I cannot see right now any additional comments. So I suppose that it would be the right moment to thank you all, not to close right now, because as I announced you, Dr. Paweł Migdalski would like to add a few words. From my part, well, I would like to stress the fact that I think that this conference was really a success, especially for the discussion part. I'm told you at the beginning of the conference in my short introduction the day before yesterday that there are two risks when organizing a conference, and all of you who have this experience know. So either there are many panelists and there's few little time for discussion, or there are not so many panelists and you want to have much discussion, and the risk is that nobody wants to speak. I'm happy that the challenge was a success, and in fact we had not a single moment, not a single presentation that would not be good enough, interesting enough to have other panelists and the audience react with questions, comments, reactions, remarks. So this is for sure a very positive point. And I do hope that you appreciated this conference model. We will send you by mail within the next 2 weeks, or let's say by mid-June, a certificate of participation in case some of you would need it for their faculty, for their university. We will send it to every one of you, each one of the panelists, of course. I will keep in contact with you as the main organizer of this event. As for, I hope not, but possible additional, but little, I hope, red tape anyway. But more interestingly, I will keep in touch with you for sure as far as our publication project is concerned. Of course, I would ask you for a little bit of patience. This kind of project have to be thoughtfully and thoroughly prepared to come to a success, and be sure that this idea will not be abandoned. We just want to make sure our concept will be interesting enough for the kind of publishing houses we are aiming at. For sure, it will be a publication in English. So this is a point that has not to be discussed further. So once again, thank you very much. We keep definitely in touch. This conference has come to an end in this form, but it will go further through the written word. And well, I think Dr. Migdalski, it's now time for you to say goodbye to all of us. Panie doktorze. Jestem. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie chciałbym przede wszystkim Państwu podziękować za obecność podczas tej konferencji, wszystkim uczestnikom, wszystkim panelistom, ale również wszystkim osobom, które przysłuchiwały się naszej konferencji, które zadawały pytania. Bardzo cieszę się, że mogliśmy Państwa zaprosić, że mogliśmy Państwa powitać w wirtualnych murach Uniwersytetu Szczecińskiego. Chciałem bardzo serdecznie podziękować, proszę Państwa, wszystkim partnerom naszego projektu. Myślę tutaj Muzeum w Szwed, myślę tutaj Uniwersytetowi w Greifswaldzie, a także partnerom
stowarzyszonym Uniwersytetowi w Greifswaldzie, Pomorskiemu Muzeum Krajowemu w Greifswaldzie oraz Muzeum w Stargardzie za wsparcie, za partnerstwo, za to, że zechcieli z nami uruchomić ten projekt, którego pierwszym wydarzeniem jest nasza konferencja. Proszę Państwa, przede wszystkim chciałbym może jeszcze troszeczkę sprawozdawczości. Jak Państwo wiecie, założyliśmy strony, na których już są bądź za chwilę będą materiały z naszej konferencji. Na bieżąco konferencja była nagrywana, niektóre z filmów są udostępnione na Facebooku. One niedługo, że tak powiem, znikną, pojawią się pełne wersje na YouTubie i z powrotem wtedy te linki wrócą na stronę facebookową, może troszkę też statystyk. Proszę Państwa, na Zoomie, programie Zoom naszą konferencję odwiedziło ponad 160 osób. Na Facebooku ponad 200. Możemy zadać pytanie, czy to jest dużo, czy mało. Według mnie statystyka jest bardzo dobra w momencie, kiedy wszyscy jesteśmy zmęczeni online zajęciami, komputerami. A tutaj jeszcze dodatkowa konferencja. Myślę, że to jest wynik naprawdę bardzo dobry, a przecież kiedy filmy pojawią się na YouTubie, będą, myślę, dalej żyły swoim życiem i kolejne osoby zainteresowane problemem strachu w rejonie Bałtyku będą mogły wrócić do nich, będą mogły jeszcze obejrzeć. Proszę Państwa, zachęcam zatem do obserwowania stron projektu, które tutaj Państwo widzicie na slajdzie. No i proszę Państwa, no, tym samym powolutku kończymy naszą konferencję, ale zanim zakończę, bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim, bez których ta konferencja by się nie odbyła. Proszę Państwa, no, konferencji nie organizuje się w pojedynkę czy w dwie osoby, jest to oczywiście zespół osób. W pierwszym słowie chciałem podziękować administracji uniwersytetu, która powiedzmy no, na ostatniej prostej pozwoliła nam ukończyć pracę nad konferencją. Przede wszystkim z osób tutaj obecnych dzisiaj chciałbym podziękować na pierwszym miejscu panom tłumaczom, którzy, bo my mogliśmy mówić tylko przez chwilkę. Mniej bądź więcej, a oni mówili non-stop. Także bardzo serdecznie dziękuję tłumaczom. Proszę o klaski, jeśli możemy, że tak powiem, dla panów tłumaczy z normalnej sali. Proszę Państwa, nie odbyłoby się, proszę Państwa, to wszystko bez pomocy, wsparcia, dobrego ducha, rad i doświadczenia pana Marka Roszaka z naszego Centrum Informatycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. To on był naszym tajemniczym hostem, który nas wspomagał, który postawił to wszystko na nogi i naprawdę chylę czoła, wielki ukłon podziękowania dla pana Marka Roszaka za wielką pomoc. By nas chyba dzisiaj tutaj nie było. Wielkie dziękuję, panie Marku. Jeszcze raz wielkie oklaski. Dziękuję. I proszę Państwa. Bardzo. Ja również bardzo chciałbym to podkreślić. Jak technika zawodzi, to nic nie jest możliwe w tych warunkach, więc jesteśmy znani na fachową wiedzę i umiejętność i doradztwo. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, no, przed chwilą kolega Pierre miał możliwość włączyć się, no powiem tak, nie byłoby tej konferencji bez Pierre'a Frederica, naszego francuskiego kolegi, mocno już zakorzenionego na ziemi pomorskiej w Polsce i chyba tak już zostanie. Proszę Państwa, wielkie słowa podziękowania moje do przyjaciela Pierre'a za to, że zechciał pokierować tą konferencją. Najpierw ją wymyślić, zaprosić Państwa, napisać call of paper, włączyć się do działań projektu i tak świetnie przez 3 dni tą konferencję koordynować. Bardzo serdecznie, Pierre, Tobie dziękuję za to, że tutaj tak dzielnie stawałeś na czele przy kole sterowym okrętu konferencyjnego. Dziękuję. Bardzo Ci serdecznie. Nie chcę powiedzieć, że trzymałem straż nad Odrą, bo to wrócimy do tematu naszej konferencji, ale dziękuję Ci za miłe słowa, a Tobie za możliwość uczestniczenia w tym większym projekcie, podpinania się jakby. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj nie jest podpinanie się, proszę Państwa, ja może wyłączę już to, ponieważ wszyscy razem tutaj stanowimy pewien zespół
grono koleżeńskie w Instytucie Historycznym w Szczecinie i część, właściwie większa część, wszyscy, nie wiem, wszyscy, jak popatrzyłem na listę obecności, którzy biorą udział w tym projekcie z Uniwersytetu Szczecińskiego, byli przynajmniej przez chwilę z nami, więc bardzo cieszę się, że mogliśmy tutaj Państwa ugościć i myślę, że mogę spokojnie Państwa zaprosić na nasze kolejne spotkania, kolejne projekty. Bardzo liczyłbym, żebyśmy te kontakty podtrzymali i moglibyśmy dalej współdziałać w przyszłości. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu wszystkim dziękuję i mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się wkrótce już nie tylko online, ale także live w Szczecinie, w Kulicach, Greifswaldzie, Schwedt, Tallinie, Rydze, wszędzie, gdzie nam się tylko dusza zapragnie i będziemy mogli dyskutować w Archangielsku, w Jarsłyla, w Helsinkach, wszędzie, proszę Państwa, żebyśmy mogli spokojnie dyskutować. I nie tylko dyskutować naukowo, ale także o tym, co robimy, co nas pasjonuje. Może także przy lampce wina, może przy czymś smacznym, ale przede wszystkim rozwijać, ale także w Indiach, przepraszam, zapomniałem. Więc i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej nasze kierunki i zainteresowania rozwijać wspólnie. Bardzo serdecznie dziękuję. Może ostatnie słowo jeszcze kolega Pierre. Ja bym poprosił, I would have a last question, or if you agree, the one who have the possibility, I can make a last screenshot, the one who can switch on the camera so that I can operate with that, have some small family photos. So thank you. Okay, one, two, yes, it's the moment to have your hair brushed in case it's necessary. One moment, because Facebook need a little bit more time. Okay, so I am ready. Are you? Maybe yes. Okay. Smile. It's done. So thank you very much again, and see you soon, read you soon, and hear you soon. Thanks for participation and have a nice afternoon and a marvelous weekend.